Czy myślenie pod tytułem Janusz, Grażyna, Dzban, rozumiem także, że Wykształciuch, Moher, Słoik, Julka, Koryna, Sebiks, tak, Oskarek. Czy te słowa zubażają język i myślenie, czy to jest poważny problem społeczny? Nie. To nie jest poważny problem społeczny i absolutnie, a już na pewno nie zubaża naszego myślenia. Bardzo dobrze, że możemy się odwołać do takiego określenia typowa Julka, typowy Sebiks, ale nie dlatego, to znaczy tak, bo ja rozumiem skąd wynika ta troska, że się staniemy wrogami i nie będziemy mogli już ze sobą rozmawiać, bo będziemy tylko się przekrzykiwać. Ale tak naprawdę zjawisko ludzi w jakiś sposób oddzielonych od rzeczywistości przez swój wiek, przez coś to, że to możemy określić za pomocą jednego słowa, to zjawisko całe, za pomocą jednego słowa to niezwykle wzbogaca język i dyskurs, dlatego że możemy jednym słowem jakiś temat powiedzieć, że na przykład są lemingi. Tak? I teraz, czy jesteś typowym lemingiem, na przykład, nie? I już się zastanawiać się. I dzięki temu, że nie musimy gadać i gadać, że ludzie ze miast to mają tak, bo mają. Stereotypy są prawdziwe, tak naprawdę. O czym rzadko lubimy to wprost powiedzieć, ale stereotypy są prawdziwe. No cóż, Francuzi naprawdę lubią ser, wino i kobiety. No tak. Jest dużo nieślubnych dzieci we Francji i niektórzy uważają, na przykład, że to jest dobrze, bo społeczeństwo jest jurne, tak? No i nie mają problemu z reprodukcją. Nie muszą liczyć tylko na Algierczyków, tak? A u nas najbardziej produktywni siedzą w Anglii i w Irlandii pod tym względem. No więc to są rzeczy, te stereotypy są prawdziwe, tylko że można być nietypową Julką, nietypowym Oskarkiem, tak? To o tym należy pamiętać. Natomiast one wzbogacają nasze myślenie. One pozwalają, że język Gentki powie to o wszystko, co pomyśli głowa, jak mówił Mickiewicz, no to się dzieje, to pomaga, a nie przeszkadza.